Polskie drogi, choć z roku na rok są coraz lepsze, to i tak zastrzeżeń nie budzi zaledwie 1/7 dróg krajowych. Według raportu Eurorap niebezpiecznych odcinków nadal nie brakuje. Również na naszym terenie dwie trasy krajowe zaznaczono czarnym kolorem, co oznacza odcinek, na którym dochodzi do największej liczby wypadków. Droga numer 55 to jest najbliższy kierunek do miasta Kwidzyn z Grudziądza od strony Stolna. Odcinek omawiany w tym raporcie krajowym Grudziądz-Kwidzyn obejmuje na terenie grudziądzkiego powiatu zaledwie 13 km. Nie jest to tak dużo. Na tym odcinku doszło raptem do 4 wypadków drogowych i do 31 kolizji. W skali zdarzeń na terenie powiatu grudziądzkiego do 63 wypadków drogowych i 1490 kolizji to jest kropla wody. Może o tę jedną kroplę za dużo. Na czarno zaznaczony jest także 35-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 16 od Grudziądza do granic naszego powiatu i województwa kujawsko-pomorskiego do miejscowości Zawda. Tutaj odnotowaliśmy w ubiegłym roku 3 wypadki drogowe z jedną ofiarą śmiertelną i to w miejscowości Zawda, gdzie to nieoświetlony rowerzysta wjechał pod samochód ciężarowy i odnotowaliśmy 31 kolizji drogowych. Nie chcę już tych poprzednich liczb przywoływać, ale no, możemy powiedzieć, że te odcinki są bezpieczne, biorąc pod uwagę również to, że po tych drogach poruszają się niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, rowerzyści i piesi, którzy nie mają dodatkowych dróg dla siebie. Obcują na tej drodze na równym partnerstwie z kierującymi pojazdami silnikowymi. Jak się okazuje, nie takie nasze drogi straszne, ale ostrożności na krajowej 16, 50, 5 czy na każdej innej trasie nigdy nie powinno zabraknąć. Tutaj zazwyczaj odgrywa główną rolę błąd człowieka. Pośpiech, niedostrzeżenie czegoś, zlekceważenie sobie znaku ograniczającego prędkość i wypadek czy też kolizja na własne żądanie jest spowodowana. O nieszczęście nie trudno, zwłaszcza teraz, kiedy na drogach panują bardzo trudne zimowe warunki. Chyba nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że w takich warunkach nawet chwila nieuwagi może zakończyć się kolizją lub wypadkiem. W takim razie nie przeceniajmy swoich możliwości, lepiej wolniej, ale bezpiecznie dojechać do celu.